Zawsze będziemy szanować policję, nie będziemy na nic narzekać, na polityków, na nic. Ale jedna jest zasada, że my, ja, wszyscy ludzie na świecie, cały świat, my mamy biologiczne prawo do życia w tropikach, w regionach, gdzie sprzyja nam biologiczne życie, kurwa, zdrowie, kurwa, przede wszystkim technologia też, która się nie niszczy, bo wiadomo, że w temperaturach ujemnych w innych krajach kontynentalnych się elektronika niszczy, ale też i zdrowie i całe wiele innych argumentów, które to wszystko jest nam potrzebne, żeby funkcjonować, nie? Żebyśmy mogli żyć w tropikach. Teraz już miliony bezdomnych żyje w San Francisco, na plażach, mają namioty, kurwa, jeden przy drugim. Los Angeles. To mi się podoba, że i za to właśnie będziemy zawsze mówili, że politycy i policja jest zajebista. Że tak, że właśnie, że my potrzebujemy tego, nie? My jesteśmy ludźmi bezdomnymi, czy tamten, ale my jesteśmy, ja na przykład jestem wielkim pasjonatem w ogóle regionów tropikalnych Azji, czy tam Ameryki Południowej, nie? Czy to nawet Afryki, nie? I tego nie powinno być, że są jakieś wizy, że są jakieś, że to byśmy chcieli, żeby to po prostu nam, żeby to na świecie po prostu znikło, nie? Bo każdy człowiek ma biologiczne prawo do życia, no i do życia w tropikach, nie? I kurwa, no inteligencja przecież jakaś tam wyższa, to powinno to zrozumieć, nie? Że tylko tyle chcemy, nie? Jeżeli ty narzekasz na jakiś system w kraju, jeżeli tobie nie pasuje, nie? No to przecież masz do cholery raj, kurwa, na ziemi tropikalny, nie? No i ty na co narzekać, kurwa? Jak jesteś w raju, kurwa, tropikalnym, na co mam narzekać, kurwa? Na co ja mam teraz tutaj narzekać, nie? Jestem w regionie subtropikalnym, no ale dobra, mi już to pasuje, nie? Bo mogę jeszcze sobie pojechać na Kanary i żyć na Kanarach, kurwa. Bo ja kocham tropiki, ja tym żyję, to jest całe moje życie, ja sobie nie wyobrażam w ogóle. I w regionie, którym jestem, na przykład tropikalnym, ja powinienem dostać dokument, tożsamości jakiejś, żeby po prostu policja w razie kontroli, żeby, no bo muszą sprawdzić, czy nie jesteś poszukiwany, bo za jakieś przestępstwa możesz coś gdzieś narobić, nie? No każdy, wiadomo, że... I ten dokument powinien być, nie? No i w regionie, w którym ty żyjesz, obojętnie, czy to jest region tropikalny, jakikolwiek inny, kontynentalny, powinieneś dostać w tym miejscu, gdzie ty przebywasz, gdzie ty żyjesz, czy masz dom, czy nie masz, dostać dokument jakiś, żeby była twoja tożsamość była wiadoma, nie? A nie. No i nie powinno być już tych wiz, tych kurwa paszportów, tego chujostwa, bo każdy człowiek, tak jak mówię, ma biologiczne prawo do życia w tropikach, w regionie, gdzie mu sprzyja naprawdę życie, kurwa, i będziemy walczyć z takim systemem, który nam tego będzie zabraniał, nie? I będą nas musieli, nie wiem, do więzienia wsadzać, czy strzelać do nas, czy obojętne, nie? My będziemy o prawo do swojej wolności zawsze walczyć, nie? Ale tak jak mówię, że nie ma o co walczyć, jeżeli tylko w tej kwestii byśmy mieli, kurwa, swobodę, tak? Żeby nikt nam sam nie mówił, gdzie masz paszport, gdzie masz wizę jakąś, nie? No to bez sensu, kurwa. Ja bym od razu, jak ja bym teraz siedział w Azji, teraz, ja od razu gliniarzu mówię na dzień dobry. Chłopaki, ja tu nie mam żadnych teraz tu papierów, bo ja mam tutaj prawo do życia i ja, kurwa, nie będę umierał w krajach zimnych, kurwa, gdzie, kurwa, mróz zabija, kurwa, dziesiątki ludzi dziennie, kurwa. Zobacz, jakie są statystyki, kurwa, w Polsce samej. 60 osób umiera, kurwa, rocznie. To jest plus minus, bo już po 100 nawet było osób rocznie umiera w wyniku wyziębienia, kurwa. Ale jakie tam są warunki gdzie indziej w kontynentalnych krajach? Jakie to są warunki do życia, kurwa? Ani słońca, depresję masz, kurwa. Zabijają się ludzie. Zobacz, jakie są statystyki w Irlandii depresji ludzi, kurwa. Już tam, kurwa, psychiatria na największą kasę, kurwa, robi na wydawanie leków, kurwa. No i o to chodzi, żeby nam, kurwa, nigdy politycy, policja w tej kwestii tylko nie utrudniali życia, nie? A kurwa, resztę to naprawdę będziemy zawsze będziemy mieli pozytywne zdanie, obojętnie, czy by naprawdę przeginała, tu nas policja napierdzielała, nie wiem co, to kurwa i tak wypowiemy, że oni są najlepsi i chuj, nie? Nie będziemy mieli nigdy do nich pretensji, kurwa. Bo to tak ludzie walczą z systemem w Polsce, no ale w Polsce, kurwa, walczy z systemem, no nie wiem, no to są twoje cele jakieś tam, ale... Ja nie widzę sensu, ja widzę sensu tylko... Nawet jak, kurwa, kiedyś umrę, Bóg mi powie, kurwa, Piotr, ty nie pójdziesz do nieba, czemu, kurwa?
No bo ty już żyłeś, kurwa, w raju, kurwa, na ziemi, no to co ty chcesz, kurwa, to jeszcze? Powiem, to co wy tu macie tutaj w tym, kurwa, niebie, to człowieku, nawet nie ma odpowiedniej temperatury dla mnie, kurwa. Gdzie są plaże, palmy, kurwa? No nie ma, no gdzie tam, nie wiem, gdzie gdzieś palmy, plaże? Nie ma. Nie? Także, że chodzi o to, że... O to chodzi, żeby... Żeby po prostu w tej kwestii to jeszcze się na świecie wyrównało, żeby... No już teraz Ameryka to robi powoli, widać to tak trochę na filmikach, nie? Że ludzie, którzy są na skraju ten, to oni sobie żyją luźno, wolno. I to jest piękne, naprawdę, bo życie człowieka jest indywidualne. Życie jest jedno. I wiele innych argumentów, nie chcę mi się to teraz przytaczać, bo nie mam czasu, bo filmik szybki robię. Naprawdę, kochać życie i, kurwa, nikomu nie zabraniać, nikomu ten, bo to nie jest, kurwa, tak, że wiza, paszport. Jeżeli ktoś jest w tym kraju, na przykład ja bym był teraz w Ameryce, to ten dokument trzeba wydać, nie? Ten, żeby mieć to potwierdzenie tożsamości. To może być europejski, jeden chuj. No chuj w ogóle zamieszanie. Jeżeli ma ktoś dokument wydany przez jakąś instytucję, to jest dokument i koniec, nie? Jeżeli ktoś zgubił, ktoś mu ukradł, to no to musi sobie nowy wyrobić i tylko tyle, nie? No żeby potwierdzić, nie? No wiadomo, że tak się inaczej się tego nie da. No, nie. Na maślane oczka no nie powiesz, że ty nie jesteś złodziejem, przestępstwem jakimś, nie ma sensu. Ja mówię otwarcie, ja nigdy nie będę narzekał na żaden system, policję, na... O ile tylko ja sobie będę żył w tropikach, bo to jest moje przeznaczenie, to jest moja biologia, to jest naprawdę, ja genetycznie się urodziłem, kurwa, nie wiem, kurwa, z jakąś, kurwa, potężną potrzebą życia w tropikach i ja to kocham, nie? To po prostu kocham, ja sobie nie wyobrażam, że nie umiem dokumentu jakiegoś wyrobić, żeby tam móc żyć w Azji czy gdzieś. Nie, ja będę żył tam, ja to pierdolę. Obojętnie czy mnie zamkną, czy co zrobią, czy... Ja dlatego od razu o tym mówię, nie? Że będzie konflikt, jeżeli ten, bo ja mam do tego biologiczne prawo do życia na ziemi, jestem człowiekiem urodzonym na ziemi i ja mam prawo życia tam, gdzie jest ciepło, nie? Kurwa, gdzieś na jakichś Syberiach, kurwa. Może no, w ogóle na północnej Syberii będziemy żyli, bo kurwa, bo policja nam zabroni, kurwa. Życia w ciepłym raju, kurwa. No najlepiej tam i chuj. No już jak już optymalnie jechać po bandzie, no to no kiedyś by wywozili, nie? Przecież na Syberię, kurwa. To w Jakucku po dzień dzisiejszy żyją, kurwa. Ale to przestępcy czy tam jacyś, no to chuj, no. Dobra, kończę.